Okej, okay, tutaj dostałem zaproszenie od Kermira, z którym jeszcze nie grałem, także przyjmuję od Kermira. Okej, okay, więc lecimy z Karakanem. E4, no to C6, wiadomo, D4, D5, zajmuję tutaj centrum, odbijam sobie skoczkiem, lecimy klasycznie, widzę, żeby tutaj za bardzo nie udziwniać, to wszystko wiadomo, o co chodzi. Okej, okay, tu przeciwnik zaczął myśleć. Okej, okay, znaczy tutaj to w sumie za dużo dziwnych ruchów nie jest w stanie przeciwnik wymyśleć. Generalnie rzecz biorąc, praktycznie wszystkie drogi prowadzą do bardzo podobnych pozycji, dlatego właśnie w kursie się raczej skupiałem na takich planach gry niż konkretnych sekwencjach, bo tu te sekwencje są różne, a prowadzą w dużej mierze do tych samych sytuacji. Okidoki, więc tutaj długa roszadka, wiadomo. I na hetman C7 znowuż będę to koń E4 grał. W ogóle tak zauważyłem, że na tym poziomie tak poniżej 2000 bardzo mało ludzi gra ten wariant z krótką roszadą. Jakoś mają awersję do tej krótkiej roszady, przyznam szczerze, że chyba słusznie mają awersję do tej krótkiej roszady w tej sytuacji, bo G4, G5 tam naprawdę czarny się srogo tłumaczy. Okej, okay, długa roszadka i co ja tutaj zrobię? Zastanawiam się nad król B1 po prostu. Ale dobra, C4. Czekajcie, C4. Tutaj chcę dokładnie zagrać. Bo tak, jeżeli zagram C4, C5, goniec C3, hetman F4, szach, król B1, hetman E4, szach i tak średnio bym to chciał. A jeżeli zagram C4 od razu, C5, goniec C3, to znowu ma tutaj szaszka. Okej, okay, i co ja z tym fantem zrobię teraz? No to zagram G3 i już nie będzie żadnych szaszków i po problemie. Proste, a skuteczne rozwiązanie. Czyli G3 to jest bardzo pożyteczny ruch, bo raz, że sam biorę pod kontrolę pole F4, żeby przeciwnik nie mógł tutaj wejść, a jeszcze dodatkowo ja mogę tutaj wejść na F4, żeby życie przeciwnika utrudniać. Także bardzo mi się to podoba. Okidoki, co tu przeciwnik teraz pocznie dalej? Jeżeli wrzuci C5, okej, okay, wrzucił goniec D6 rozwojowo, no to ja tutaj klasycznie C4 wrzucam, zajmuję przestrzeń, wiadomo, o co chodzi. Zawsze takim moim marzeniem w takiej strukturze, jak gram sobie tą strukturę, to zawsze mam takie marzenie, żeby udało mi się zagrać C5, goniec F4, koń E5, koń C4, koń D6. I żeby mieć tego konia na D6, to był przecudowny. Koń na D6. Okej, okay, co chce przeciwnik? Ewidentnie przeciwnik chciałby zagrać E5. No i teraz pytanie, czy ta groźba należy do gruźb groźnych? Powiedzmy, że zagram król B1, E5, C5. E4, CD, EF, DC, FE i bije z szachem. A jeżeli król B1, król B1, E5, C5, goniec F8, to biorę pionka jak własnego. No dobra, także przyczajony tygrys. Jeżeli przeciwnik planuje coś głupiego, to nie należy mu w tym przeszkadzać. To jest bardzo ważna kwestia. To znaczy zawsze trzeba zwrócić uwagę na to, co chce przeciwnik, ale jeżeli to, co chce przeciwnik, jest głupie, to nie ma co mu przeszkadzać. Myślę, że to dosyć logiczne podejście. No i zobaczymy. Tutaj chyba C5 finalnie przeciwnik zagra. Mhm. Widzę, że nadajemy z przeciwnikiem na tych samych falach.
Okej. No to ja tutaj klasycznie. I oczywiście tutaj skoczkiem będę odbijał, bo ten skoczek jak wejdzie na B5, to jak to już widzieliśmy w jednej z poprzednich partii, radzi sobie całkiem nieźle. Generalnie tak tym skrzydłem hetmańskim jestem zainteresowany, żeby tam na tym skrzydle hetmańskim sobie fajnie poatakować. No a żeby poatakować, to dobrze jest mieć dużo figur w ataku, więc tak pomału, pomału trzeba te siły tam przestawiać. Okej, czyli przeciwnik małe poprawki. No i widzicie, teraz ten skoczek stoi na F6 i tak nie mogę sobie beztrosko tą wieżą latać. Muszę tutaj kombinować. I co ja wykombinuję? Pierwsza kwestia, która mi się tutaj narzuca od razu, to jest taka, żeby zbić na C5, a później zbić na F6. Nie widzę powodu, żeby nie popsuć przeciwnikowi tej struktury. Wiadomo, on tutaj będzie miał gońca, może nawet trochę się zaktywizuje, ale jednak te pionki, co by nie było, będą słabe, każda końcówka będzie znacznie gorsza. Także myślę, że jest tutaj realny potencjał, żeby życie przeciwnika utrudnić. Zawsze ten pionek H6 będzie słaby, a ten pionek H czai się, żeby maszerować dalej. Okej. I teraz fajnie by było jakoś tu przejść do końcóweczki, żeby w końcóweczce sobie poatakować tego pioneczka. I pytanie, a jak to zrobić? Być może za szybko się trochę z tym wyrwałem, to przyznaję. Może niepotrzebnie tak szybko biłem, trzeba było podtrzymać przeciwnika w niepewności. No dobra, może by się tak zdwoić po prostu. Bo wiecie o co chodzi? Ja bardzo bym chciał hetmanem się na D2 dostać, żeby po prostu wziąć pod ostrzał słabość, bo słabość nie będzie słabością, dopóki jej nie zaatakuje. Żeby udowodnić przeciwnikowi, że ma słabość, to trzeba ją zaatakować. Jeżeli nic nie zrobi, to po prostu wprowadzę drugą wieżę na linię D. Nie będzie źle. Bardzo jestem tu zainteresowany wszelkiego rodzaju końcówkami. Końcówka zawsze będzie dla mnie lepsza, bo on ma nie dość, że dublaki, to mam tu 3 na 2 i jeszcze ma słabość na H6. Także wszystko jest tutaj kiepskie u niego. Tak z punktu widzenia statycznego. Pytanie, czy przeciwnik nie będzie w stanie coś tutaj na dynamice ugrać, w jakiś sposób się zaktywizować, w jakiś sposób mnie przyatakować. Właściwie no to przeciwnik musi coś takiego kombinować, bo jak czegoś takiego nie wykombinuje agresywnego, to po prostu nic z tej jego pozycji się nie urodzi dobrego. No teraz to mnie kusi po prostu szach i później hetman F5. W sumie dlaczego by nie? To posunięcie ma wszystkie znamiona dobrego posunięcia. Stwarza mi problem i rozwiązuje swój problem. No wszystko super generalnie. Tylko zastanawia mnie jedna rzecz, a mianowicie co jak tutaj mi wrzuci E4? Co jak mi tutaj wrzuci E4? I jak odejdę skoczkiem, to mi wrzuci E3. I to jest jedyna moja obawa w tej sytuacji. A druga sprawa, że na F2 by mi wisiało wtedy. Także tutaj muszę się po prostu pobronić. Okej. Czasem trzeba zrobić krok w tył, żeby zrobić dwa do przodu. Także pomału do celu. Także spacyfikuję tą aktywność przeciwnika, a później zacznę sam atakować. Zastanawiam się, czy A3 nie zagrać, ale po A3 to hetman B6 dostanę. Okej. Na pewno muszę tą wieżę zabrać. To jest pewnik.
Dobra, to zacznijmy od zabrania tej wieży, żeby ona nie była taka podwisająca. Także widzicie, tutaj wyrwałem się za szybko. Trzeba było się maksymalnie przygotować do tego wybicia na F6, a ja za szybko się wyrwałem i przez to przeciwnik złapał tutaj sporo aktywności, a mogłem w ogóle mu do tej aktywności nie dopuścić. Coś takiego mi się widzi. Bądź też z tej strony, tylko że to zawsze F5 może zagrać. Ale mógłbym zrobić taki złośliwy myk, zagrać koń D2, F5 i z powrotem koń F3 na E5 próbować wskoczyć. O, z tej strony. Okej, tego się akurat nie spodziewałem. Wydawało mi się to być dosyć podejrzanym posunięciem. No dobra, to ja chyba realizuję tutaj mój plan po prostu. Bylebym nic nie podstawił, bo tak trochę mi się tutaj rozjechały te figury, muszę je skoordynować, żeby zaczęły sensownie współpracować. Wiadomo, przeciwnik będzie miał tu fajnego gońca na D4, to oczywiście przyznaję. Goniec zdecydowanie będzie należał do fajnych, także na niego muszę uważać. Okej. Okay. Teraz tak, tutaj nie mogę, bo F5 i nie mam się gdzie ruszać tym panem skoczkiem. A więc skoczek przejdzie w drugą stronę w takim razie. I tutaj może nawet jakieś F4 przy dobrych wiatrach. Najpierw to A3, oczywiście pozbędę się tego gońca i też zrobię sobie furtkę dla króla, a później będę myślał, co dalej. Bo jednak, co by nie było, to te pionki na czarnych polach, więc te pionki trochę gońcowi przeciwnika będą przeszkadzały. Także myślę, że jest tutaj fajny potencjał, żeby tą pozycję rozwijać. Ojej. I też wieża D1, muszę tu zawalczyć o linię. Dużo rzeczy do zrobienia, ale metodą małych kroków trzeba do tej pozycji podejść, ponieważ każda końcówka będzie dla mnie wygrana. Każda końcówka będzie dla mnie wygrana ze względu na te słabości i będę po tych słabościach przeciwnika starał się wycisnąć. Także jest tutaj ogromny potencjał, żeby życie przeciwnika stanowczo zostało utrudnione. No tutaj przeciwnik tak sam z siebie się wycofał, to tak średni pomysł bym powiedział. Ojojoj, bo ja już tu chciałem podstawić. Dobra, wieża D1, bicie, bicie, hetman bije C4, hetman D8 szach, hetman C8, hetman bije F6. No i wszystkie trzy pionki przeciwnikowi na koniec wariantu wiszą. Myślę, że jest potencjał w tym zagraniu, proszę Państwa. Dobra, pójdźmy na to. Pójdźmy na to, sprawdźmy. Mówię, sprawdzam. Okidoki. Oj, bo ja już tu mam dosyć mało czasu, to muszę troszkę przyspieszyć. A najlepiej przyspieszyć z atakiem. Dobra, na spokojnie, bez wyrywania się. Jakieś C5 tu pchnę, hetman EC4 i pomału będę dociskał, dociskał, dociskał przeciwnika, aż się przeciwnik psychicznie załamie. Tutaj konik A5 już się szykuje. O, chyba mi się uda zrealizować mój plan, jakieś takie koń A5. No, coś takiego tutaj byłoby bardzo fajnie przestawić. Jest potencjał w tej pozycji, żeby to się fajnie potoczyło dalej. Przede wszystkim mam 3 na 2 na skrzydle hetmańskim, więc dobrze by było ten atak na skrzydle hetmańskim rozwinąć. Okej. No to zgodnie z planem. Aha, chyba że on tutaj chce. A tak szczerze to proszę bardzo. Hetmany z miłą chęcią wymienię.
Hetmany z miłą chęcią wymienię. Końcówka podtrzymuje moje zdanie, że końcówka powinna być dalej znacznie lepsza. Okej. Okay. I teraz... A, bo ja tu nie mogę, ale mogę Hetman D2 z planem Hetman. Okej, okay, tutaj przyspieszam. Generalnie chcę wpaść, żeby tam na królu trochę pokręcić, nie? Być może nawet takie prymitywne O zadziała. Dużo dobrych pomysłów, takich prostych pomysłów. Bez jakichś specjalnych szaleństw, po prostu normalne, dobre ruchy. A jeszcze ten goniec, bo jak przeciwnik zagra E4, to rzeczywiście ten goniec mu się zaktywizuje. Ale jednak pionki na białych polach będzie ciężko mu bronić. Okej, okay, osłabiło się pole B6, więc dla mnie to jest sygnał, że powinienem to pole B6 od razu wykorzystać. To jest takie typowe podejście, że zobaczyć, co u przeciwnika się osłabiło i po prostu to wykorzystać. Tak na logikę. Tutaj jakiś hetman E4 zapewne pójdzie. Ja mam plan taki, żeby C6 wrzucić, żeby całkowicie rozbić tego króla przeciwnika. I jeszcze z groźbami oczywiście matowymi. Tutaj całe szczęście, że po hetman E4, król A1, hetman przeciwnika nie ma żadnego pola, żeby zaatakować moją wieżę. Także nawet moja wieża jest tu całkowicie bez... Oj, to tutaj taka podstawka... No dobra, więc był potencjał na fajny atak, ale atak się skończył zanim się zaczął, także w ten sposób udało mi się tutaj wygrać. No więc ponownie tak na docisk. Jeżeli podobało Ci się to nagranie, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał, aby dostać powiadomienia o kolejnych. A jeżeli chciałbyś trochę zgłębić temat przebijania karokana, to zapraszam Cię na kurs, do którego link znajdziesz w opisie tego nagrania. Także dzięki za uwagę i na razie, cześć!